Cześć, witajcie moi drodzy, Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale FIFA 20 Ultimate Team na moim kanale, a dzisiaj bardzo wyczekiwany przez Was to ciekawe omówienie e, mojego aktualnego składu, ponieważ znalazło się tam naprawdę dużo ciekawych kart, oczywiście nie wszystkie, no bo takie niektóre karty OP jak Neymar muszą w takim składzie się znaleźć, chcemy walczyć o najwyższe rangi, ale są również codzienne wybory, także zapraszam do oglądania. Jeszcze tylko dopowiem, moi drogi, żeby nie było zbędnych pytań. W dzisiejszym odcinku nie będzie własnej taktyki oraz wytycznych, bo kiedy ja to nagrywam, nie rozegramy jeszcze żadnego spotkania po nowym patchu. A nie chcę wam rzucać czegoś, co jest jeszcze nie przetestowane. Wiadomo, jak to z tymi aktualizacjami jeżdżę. Czasem niektóre rzeczy się potrafią zmienić to draszcząco. Także przetestuję i wtedy wam ukażę, jak będę grać. Także zacznijmy nie od Sedorfa, bo Sedorf zagrał tylko jedno Fu Champions. Niestety jego baby karta jest tragiczna w porównaniu do jego wersji 88 także lecimy Mark Andre Ter i to jest jedna z tych kart która jest y, po prostu bardzo OP ale w FIFA moim zdaniem nie ma, nie ma sensu eksperymentować jeśli chodzi o pozycję bramkarza Oś tak wiadomo że każdy bramkarz się wyleje ale taki Taki bramkarz jak Alisson, Torstegen, te wylewy zazwyczaj powinien mieć rzadziej, a kosztuje tylko 40 tysięcy monet, daje zgranie, także czego chcieć więcej. Prawa obrona i tutaj pierwszy z niecodziennych wyborów, bo mamy Alessandro Florenciego, kupionego aż za 155 tysięcy monet, co za prawego obrońcę przy moim składzie jest całkiem solidną sumką, ale muszę go mieć, bo daje on mi zgranie. I jeśli chodzi o Florenciego, to zaskoczyłem się przy nim identycznie jak testowałem Trenta Aleksandra Arnolda w wersji również 86 to był jego bodajże drugi inform, bo jednemu i drugiemu bardzo brakuje na karcie siły oraz takiej dostatecznej sylwetki w grze a o dziwo potrafią przepchać naprawdę wielu, wielu skrzydłowych także ja Florencego naprawdę polecam, jeśli ktoś gra składem z La Ligi Santander, choć na pewno dużo, dużo lepszym wyborem będzie tutaj Semedo Edliner, no ale to wiadomo że ta cena wtedy jest 5 razy of this shot. A musi dawać zgranie Alessandro Florencji, ależ oczywiście, że Gong Dog kondogbi. Oczywiście tak się tego nie czyta, ale przyjęło się tak na streamach, e, także tego się trzymamy. Gong Dog kondogbia na karcie Środkowy Obrońca. 96k za niego dałem. Aktualnie kosztuje troszkę więcej. Statystyki ma na karcie genialne. I no, zdecydowana, zdecydowana większość osób odradzała mi zakupu tego zawodnika, a był on z najlepszych, naprawdę, to trzy chyba najlepszych kart w moim aktualnym składzie, którym najprzyjemniej mi się gra, Gungun i Kondogbia na pozycji środkowego pomocnika defensywnego, bo właśnie tam nim gram, zamieniam go z moim SPD, do którego zaraz przejdziemy. Naprawdę radzi sobie bardzo, bardzo dobrze. Drugą kartą, oczywiście, jest kapitanem mojego zespołu, Fernando Hierro, którym gram przez. Połowę tej gry zaraz mu styknie 400 spotkań, Nie jedną bramkę strzelił, 5 asy 5 tych kartek Ale to nie jest ważne Ważne jest to, że przez tak długi czas Grałem tym gościem Jest to jak w ogóle karta Baby Także w ogóle nie chcę sobie wyobrazić jak gra jego karta Optimus Prime Choć mam nadzieję, że kupując jego Optimusa Nie rozczarowałbym się, żeby był na tym samym poziomie co Baby Bo Baby grał mi się naprawdę świetnie Ale to był pierwszy weekend E, autentycznie pierwszy weekend e, Fernando Jero w moim zespole, który lekko, lekko odstawał. Może dlatego, że wreszcie mam w miarę solidną obronę i to się dawało we znaki, bo zazwyczaj było tak, że to właśnie Jero był najlepszą kartą też i na staty, i overal i ogólnie, etc., etc. No jest lepszy od Joe Gomez'a, od aktualnego mojego drugiego środkowego obrońcy, chyba nie, także Fernando Jero no powoli, powoli będziemy zmierzać ku końcowi jego w tym zespole. Lewa obrona również identyczna sytuacja, Alex Teles 86, jego karta inform, jego karta czerwona, 326 spotkań, czyli troszkę Mniej niż e, Fernando Hierro. Genialnie mi się gra tym gościem. Wielu są przeszkadza jego sylwetka. Dla mnie jest ona idealna pod lwego obrońcę, bo dzięki niej potrafi przepchać każdego. Także tutaj nie ma na czym w ogóle dyskutować. Lejdziemy dalej. Kolejna z nowych kart w tym zespole to Lucas Rodriguez Moura Silva. 300 Kaza za niego dałem, 35 spotkany rozegrał, bramki niemalże tyle samo, co asyst po 15 4 na 4, lepsza lewa noga, co najważniejsze, bo to jest zmienione na tych jego kartach no praktycznie na wszystkich kartach tych zielonych shape shifters, chyba się nazywały e, Lukas w pierwszych 15 spotkaniach full champions był najlepszą kartą w całym zespole strzelał najwięcej bramek na, na pozycji PSPO także lekko byłem w szoku e, potem gdy już się grało na troszkę cięższych przeciwników, ten Lukas troszkę troszkę, troszkę odstawał na drugi bok. Ale no, jednak 300k na tym etapie gry to też nie będę od niego oczekiwał, żeby masakrował ludzi ze składami za dziesiątki milionów. Także Lucas Moura jak najbardziej godny polecenia i fajnie i łatwo można go połączyć. A można go połączyć między innymi z moim środkowym obrońcą, który na karcie nim nie jest. Dawid Luiz w wersji 91 chyba tyle samo overalla miał na karcie Flashback albo 90 coś takiego, tym razem mamy taką kartę tylko, że jest wymienny na SBC nie zrobiłem na pozycji środkowego obrońca jeszcze 4 gola, a to dlatego, że wykonywał rzuty karne, niecały milion za niego dałem, aktualnie kosztuje troszkę więcej, także fajnie, bo sprzedając go nie jestem nie jestem stratny oczywiście na podatku super, super środkowo obrońca, na SPD nie zagrałem nim żadnego spotkań bo boję się jego wytrzymałość, grać w środku pole gościom, co ma 75 staminy no, wydaje mi się, że mogłem się na, lekko na tym przejechać, równo Waga, 70. Totalnie tego nie odczuwałem, Dawid Luis, bardzo, bardzo e, godny polecenia. Obok niego kolega z kadry, grający no nie w tym samym zespole, ale w tej samej lidze Bobby Firmino, On grał na tej samej pozycji, jaką ma e, na karcie. 5 gwiazdek sztuczek, to wraz z ostatnią, jeszcze wcześniejszą aktualizacją zostało mu dodane. 800K ze Bobiego. Aktualnie jego cena troszkę spadła. Jest to logiczne, bo Bobby już w tej grze jest bardzo długo na tej wersji. E, na, co chwilę teraz wychodzą, co lepsze, świeższe, nowe karty, na pewno ciekawsze do testowania, 95 stamina to robi super robotę Ale szczerze mówiąc, czy Bobby Firmino dawał mi więcej jakości niż Kondobia w ten weekend? Chyba nie, a kosztuje 8 razy tyle, także czy ja Bobiego zostawię na przyszły weekend, jeszcze, jeszcze tego nie wiem Bo nie myślałem jeszcze nad nowym składem, jakie tu będę robił, upgrade'y tak bardzo ogólnie Poczekam sobie jak się rozwinie sytuacja I jeśli nie, nie uzbieram na jakąś super kartę Zamiast niego To po prostu Bobby będzie sobie tutaj grał A Bobby ma zgranie z Dawidem Luizem Telesem, Lukasem I co najważniejsze z Neymarem Moim Neymarem 94 player of the month 70 spotkań z nim zagrałem 70 bramek ee, I prawie 40 Asyst na koncie Brazylijczyka O nim powstał Osobny materiał, także jeśli chcecie poznać Moją dogłębszą opinię na temat tej karty Karty, e, a co najważniejsze, czy warto dopłacać do niego, jeśli gracie jego zwykłą wersją, to zapraszam, na pewno znajdziecie ten film na kanale. No ale Neymar, to jest Neymar, karta wybitna. A Neymar w tym Fu Champions podawał do Koreańczyka Hyun Min Son No, tak czytałem na początku FIFA, e, już tyle razy nie poprawiliście, że zapamiętałem, że to jest Hyun Min Son Także niech będzie 35 5 spotkań, 41 bramek i 15 asyst. Jeśli zawodnik Fu Champions strzela na ataku więcej bramek niż Spotkań, no to grzechem byłoby go sprzedawać, i dlatego ja tego nie zrobię nie wiem zbyt co, mówię, co o nim powiedzieć bo kupowałem go z wielkim z wielkim bólem bo z jego poprzednimi wersjami jak grałem 88, 87 grało mi się tragicznie, ten gość był bardzo ociężały e, a co ciekawe na tej karcie nie jest i czuć to tempo, a nawet jeszcze bardziej także koreańczyk bardzo mnie zaskoczył e, polecam go w tej wersji jak najbardziej, te poprzednie troszkę mniej, ale może po prostu coś mi wtedy nie siadło, albo zre, źle to poustawiałem, 5 gwiazdek Słabszej nogi to robi niesamowitą różnicę, i co najważniejsze, Koreancik dawał również radę w najtrudniejszych spotkaniach. A obok niego Alan Sain Maximin wersji 82. On tutaj jest w tym składzie aktualnie w pierwszym składzie. Ale nim w pierwszym składzie nie grałem w Fu Champions, ale gram tak aktualnie 14 spotkań 3 gole, 3 asysty, to wszystko z ławki. Także no te statystyki oczywiście bardzo zakomane. 100 Stokaza tego gościa. Eee, karta to jest hmm, chyba mod, tak jest zawodnik krajowy meczu. 82 overalla, bardzo przyjemna karta, 5 sztuczek, eee, spokojne kończenie, ale tylko w grze. Bo na karcie wygląda to tragicznie. Także możliwe, że Saint będzie grał w pierwszym składzie na przyszły weekend, bo aktualnie gramy się tak lepiej niż poprzednią wersją, gdzie miałem w jego miejsce Beniedera. I Benieder musiał grać na lewym skrzydle, przez to, że grałem formacją 4, 2, 3, 1. I tak się prezentuje ten składzik. Nie jest to zbyk, e, zbytnio specyficzny e, skład, jeśli chodzi o połączenie, nie było z tym większego problemu, bo tak naprawdę można grać tak już w trakcie meczu, tak jak mamy to ustawione e, przed meczem. Kondo, to jest zami Zmienia się z Dawidem Luizem, formacja 4-2-3-1 Pokazuję Wam jak to wygląda w trakcie meczu Właśnie tak to wyglądało, także mam nadzieję, że wszystkie Wasze wątpliwości zostały w tym momencie rozwiane Składzik bardzo przyjemny, bardzo dawno nie miałem fanu zgrania y, takim składem Bo wreszcie zbudowałem sobie składzik taki bardzo porówny y, na każdej pozycji Nie ma tutaj bardzo wyróżniającej się gwiazdy co było w moich poprzednich składach, gdzie był na przykład Cristiano Ronaldo jakiś tam, nie wiadomo jaki, a na środkowej obronie Joe Gomez. Tym razem postawiam coś innego i chyba się to sprawdza. A tak będę grać z Saint-Maximinem w pierwszym składzie. Także, moi drodzy, to by było na wszystko jeśli chodzi o dzisiejszy materiał. Mam nadzieję, że nie wyszedł to on zbytnio przydługawy, szybko treściwy na temat tak najbardziej. Mógłem wam podpowiedzieć jeśli chodzi o moich piłkarzy, których testowałem w tym składzie. Bardzo, bardzo przyjemny składzik. Także mam nadzieję, że Wam się on spodobał. Piszcie koniecznie w komentarzach, co byście może tu zmienili. Jakieś ciekawe karty jeszcze do testowania. Warte testu, ale co najważniejsze grywalne, żeby w Champions jako taką radę. Także dzięki jeszcze raz za oglądanie tego materiału. Do końca trzymajcie się. Do usłyszenia. Na razie.